Witam Was w programie Motoksięgowa. Dziś zajmiemy się tematem split paymentu. Wiecie, co to jest? Pewnie słyszeliście, bo temat w listopadzie stał się bardzo popularny, mechanizm podzielonej płatności. Większość z Was zauważyła pewnie podkonto VAT-u, które nagle pojawiło nam się przy rachunku bankowym. Mechanizm podzielonej płatności oznacza to, że przelewy od naszych kontrahentów wpływają na dwa konta. W kwocie netto na rachunek podstawowy oraz w kwocie VAT na rachunek VAT-owski. Zdarzy się to tylko w sytuacji, gdy nasz kontrahent wyśle nam przelew w podzielonej płatności. Zmiany, które weszły 1 listopada, spowodowały, że takie towary jak paliwo, tonery, laptopy, smartfony, złom, stal, usługi budowlane zostały objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności w kwocie powyżej 15 tysięcy. Utrudniło nam to życie wszystkim. Prekursorem, z tego co słyszałam, była Rumunia, gdzie uszczuplano możliwość wyprowadzania podatku VAT. Jesteśmy kolejnym państwem w Unii Europejskiej. Zresztą rząd polski musiał otrzymać zgodę z Unii Europejskiej na wprowadzenie tego systemu. To nie jest tylko tak, że musimy dokonać przelewu i sprawa zamknięta. Niestety grożą nam różnego rodzaju sankcje. W momencie, kiedy otrzymamy fakturę ze słowami mechanizm podzielonej płatności i nie wykonamy tego przelewu metodą podzielonej płatności, wtedy narażamy się na sankcję 30% domiaru podatku VAT. Ale musimy też sprawdzić, czy my nie powinniśmy wystawiać faktury z tymi słowami, ponieważ zniknęło tak zwane odwrotne obciążenie, a powstał mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli nie napiszecie na swojej fakturze tych słów, może okazać się, że Urząd Skarbowy również doliczy Wam 30% podatku VAT od faktury. Ale również grożą Wam sankcje karno-skarbowe. Dlatego zachęcam, sprawdźcie, czy ten system nie jest obowiązkowy w Waszym przypadku. Wielu przedsiębiorców twierdzi, że tak naprawdę zabrano im pieniądze z VAT-u. Do tej pory wielu, na pewno i Wam się zdarzało, wykorzystywać nadwyżki podatku VAT do bieżącej działalności. Teraz są one zablokowane i mimo, że są Wasze, to możecie od 1 listopada wykorzystać je tylko w kilku przypadkach. Możemy zapłacić podatek VAT, podatek dochodowy, podatek akcyzowy, odsetki oraz składki ZUS. Urząd dał nam też możliwość przyspieszonego zwrotu podatku VAT, już nie 60, a 25 dni, maksymalnie 25 dni, ale tylko w przypadku, kiedy zwrot VAT-u nastąpi na rachunek VAT. Mam nadzieję, że te kilka informacji pomoże Wam w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Dziękuję, a już wkrótce biała lista.